No i dobrze, jesteśmy już w dokach. I czas wykonywać zadania. Oczywiście najpierw wykonamy część zadania z tym zaginionym, jak on się nazywał, Batono. Z Batonem. Ponieważ jak pamiętamy ze słów porucznika Grena, on starał się śledzić korporację Czerka właśnie w przystani numer 3. A to jest przystań numer 3, a raczej wejście do niej. Na początku może pogadajmy z tym oficerem. Nie chce nas wpuścić. No jeszcze udaje, że nie zna Batona. Musimy pogadać z Lorso. Tak, tak, wiem, gadałem z nią, chociaż nie o nim. Zobaczmy, czy ma perswazja. Bardzo subtelna, przekona go. O, to było proste. I kill ya! I od razu się zgadza. Okej. Nie rób portki. Także, jeśli chcecie otrzymać jeszcze inne informacje, to możecie spytać tego Durosa, chociaż nie wiem, czy on powie coś nowego, nie pamiętam. Okej, i za 25 kredytów on powie nam o tym Batonie. Batono. Tu był Batu czy Batono? A, było dwóch, okej. O rany, pomyliłem się, przepraszam bardzo. On mówi nam o Batono, co zbieżność imion po prostu spowodowała pomyłkę. A ten Duros mówi nam o Baturemie, tym bardzo, bardzo głupim asasynie, który próbował nas zabić. I który skierował się do Nar Shaddaa. Tam, gdzie według Atona można łatwo zgubić swój trop. Proszę bardzo, fałszywe papiery zawsze działają. Okej, ja nie znoszę ich mowy. Okej, dzięki za animację. Już, dzięki. No i tu mamy tę bardzo skromną grupkę w obstawie jednego uzbrojonego oficera. Ja pamiętam już, jak bardzo ci oficerowie są niezdatni do walki. Zaraz rozegra się wielka, dramatyczna akcja. Tam można wejść na górę. Tu jest cały nadzorca tej przystani, jednak on nic ciekawego nam nie powie. Do tych drzwi trzeba po prostu, trzeba je wyważyć. Nie wiem czemu nie można do nich. Przy próbie włamania się gra podaje, że to jest niemożliwe, jednak możemy nadal rozwalić te drzwi. O, składnik. Tego nie pamiętam. No, zobaczmy. No, puste, okej. Co? Puste? Jeszcze mam wyważać? Nie, tam coś jest, gra mnie oszukuje. Dobra, gra mnie nie oszukuje. Już się dziwię, czemu nie pamiętam o tym składzie, ponieważ nic tu nie ma. Jej, kultowy cytat. Tak, oczywiście z jego ramienia przychodzimy. Okej, kto to? Wasi przyjaciele? Tak, to są zwyczajni bandyci, którzy... Nie wiem, zobaczyli ładnego droida i chcą go porwać. No, w każdym razie atakują nas, my musimy ich zabić. A przy okazji ustawiłem skrypty dla mojej drużyny i mam nadzieję, że nie pożałuję tego. Chociaż nadal nie jestem przekonany, nie pamiętam jak
dobrze, czy jak źle to było wykonane w Kotorze dwójce, to ten skrypt Jedi Support. Mam nadzieję, że lepiej niż w jedynce. Grenadier oczywiście to nadal jest bardzo beznadziejna postawa bojowa, ponieważ jak pamiętamy, od razu wywala wszystkie granaty. No, a to widałem właśnie, żeby trzymał się z dala od walki i po prostu ostrzeliwywał tych ludzi. Zobaczymy, jak to będzie. I moja postać atakuje właściwą osobę od razu, widać. No może być. No miło, a to nie tak używa podczas tej postawy krytycznego strzału. No to jest dobre. Okej, okay, jeszcze dostałem przyspieszenie, oczywiście kompletnie niepotrzebnie. Oh well. No, daj mi... No, grant wstrząsowy. Tu zawsze dostajemy wzmacniacz pola maskującego. To jest właśnie jedna z tych niewielu stałych zdobyczy w grach, czy stałych przedmiotów. Oni w ogóle pomagali? Nie widziałem, żeby ten człowiek nawet strzelał. A skąd ty to podniosłeś? Tak, tak, to oczywiście ten ślimak wierzy, że my pracujemy dla Choda. Tak, tak, oczywiście. I dostaliśmy także ten nielegalnie zmodyfikowany blaster, który zainicjuje nam kolejne zadanie dla... zadanie, jeśli chodzi o właśnie długość tych zadań, to będą to zadania dla zwolenników mrocznej strony mocy. Jeśli jesteśmy rycerzami Jedi, to właśnie ono bardzo szybko się skończy. Dobra, ufasz mi? To proszę bardzo. To źle myślałeś. Kolejna postać, która łatwo się przekonała za kilka niewdzięcznych słów. Of course. Okej, okay, czyli czarka ma nowego droida. Pomimo tego, że mogli po prostu staremu dokupić więcej RAMu oraz wymienić mu procka, ale... Naprawy, haha. Jas. Czemu mnie to nie dziwi? No w końcu jesteście diaboliczną korporacją, zatem mogę mieć swoje małe wątpliwości. Od razu streszczę, co chodzi. Lorso teraz prosi nas o zabicie szefa kantoru, Lupaka, z którym na samym początku przybycia na planetę Telos korporacja Czerka miała z kantorem jakąś pewnego rodzaju umowę i w zasadzie chyba nie zostaje to wyjaśnione, jaką dokładnie umowę, ale na pewno coś nielegalnego. W każdym razie głównym zmartwieniem Czerki teraz jest to, że umowę tą chcą zakończyć.
Oczywiście nie spodziewałem się, że Lopak po prostu da się odciąć od na pewno jakichś lukratywnych wpływów, jakie wynikają z tej rozmowy i dlatego chcą, żebyśmy zabili szefa kantoru. O tak, dokładnie. Slask jest dosyć dobrze broniony. Wiesz co, ja też mam takie przeczucie. Po prostu wpuszczą nas, tak? Okej. Happy, happy. No dobrze, i moja postać dostała poziom. Atrybut budowa, siła. Może budowa. Persfazja i to wszystko. Moce, zobaczmy. Wyssanie mocy. Wyssanie życia jeszcze za niski poziom. To mi się nie wydaje dobrą mocą. W zasadzie nie ma tu jakichś takich... to może być. Okej, i zadanie wykonane. Wróć. Musimy z nią pogadać o tym botonie. A czy tak nie jest? Serio? Spójrz się w ogóle na tą przedstawicielkę tej korporacji. Czy ona nie kojarzy się z jakimś diabolicznym czymś? No to już wiem, dlaczego kradł te wszystkie nagrania, ponieważ współpracował z TSF. Jednak właśnie, co ciekawe, Lorso zleca nam zabicie Batona, ponieważ... No cóż, ukradł te wszystkie nagrania i na pewno byłoby to bardzo niewygodne dla korporacji, gdyby nagle one się odnalazły w biurach TSF-u. Okej. O rany, lubię tę postać. Lubię sposób, w jaki bardzo operuje tymi słowami, wszystkimi. Gdybyście, na pewno ktoś będzie z was grać, to naprawdę radzę zwrócić uwagę na ten dialog, podczas którego zleca nam zabicie Lupaka. To jest genialne, jak ona tak bardzo oględnie o tym mówi, że trzeba po prostu zabić kogoś. Po prostu mówi o tym jako, to jest... coś w rodzaju zakończenia pewnej transakcji i tak dalej, i tak dalej. Okej, na zewnątrz i teraz... mogę pokazać wam to. To jest właśnie wejście do kantoru, jednak na razie nie możemy tu wejść, ponieważ nie mam żadnej sprawy, nie zostaliśmy umówieni i tak dalej. Naturalnie już wiemy, kogo mamy znaleźć w celu umówienia się z przedstawicielem kantoru, a mianowicie musimy poszukać tej dziewczyny Luxy, czy jak ona tam się nazywała, w kantynie. To jest... rozbójnik, Boże. To jest zbir wymiany, którego możemy cały czas zabijać, ponieważ... cały czas zabijać, przepraszam, to było złe sformułowanie. Możemy zabijać każdego nowego zbira, ponieważ... wymiana cały czas wysyła nowego do pilnowania drzwi za każdym razem, kiedy wchodzimy do tej lokacji. Tak, oczywiście dostajemy jeszcze punkt mrocznej strony mocy. I za każdym razem za zabicie tego wyjątkowego zbira, tego jednego zbira dostajemy 275 punktów doświadczenia. Co, zważywszy na fakt, że możemy go zabijać... tych zbójów możemy zabijać praktycznie chyba bez końca. Jest całkiem niezłym sposobem na zdobycie doświadczenia.
Niestety on nie miał nic przy sobie. Czasem, o ile pamiętam, czasem, ale to tylko czasem ma. Ma przy sobie dwuręczny miecz. O ile pamiętam, raz chyba udało mi się zebrać. No i teraz zobaczymy, bo to no. Tak, przegadałem kompletnie ten dialog, przepraszam. A tak, Larsa nam powiedziała o tym, że Batono często dosyć przebywał w biurach Itorian, czyli w tej siedzibie Chodo Habata. Okej. Okay. To są właśnie te biura, ta siedziba. Jeszcze zobaczmy, co jest tu.